Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na Horyzoncie Zdarzeń. Jest to trzeci odcinek. Bardzo dziękuję wszystkim za odzew. Cieszę się, że tutaj się pojawiliście. Dużo przyjemniej na pewno witam się, wiedząc, że mam z kim, a nie sama do siebie przed komputerem. Sprawa, o której opowiem dzisiaj, została ostatnio znów nagłośniona. Można było się spotkać z nią na wielu grupach kryminalnych o takiej tematyce. Jestem pewna, że wielu z Was należy do takich grup na Facebooku, więc postanowiłam jak najszybciej, tylko mogłam, zebrać informacje, jednocześnie przyłożyć się do tej pracy na tyle, żeby to był jednak dobry, długi materiał i w miarę rzetelny. Więc zapraszam do wysłuchania sprawy Oli Bielewskiej. Ola urodziła się w styczniu 1994 roku jako trzecie dziecko państwa Bielewskich. Miała dwie starsze siostry i młodszego od niej o 4 lata brata Adriana. Z początku mieszkali oni we wsi na Łódzkim w Biadaszkach, w powiecie wieruszowskim. W 2002 roku Ola miała już 8 lat. Nauczycielka twierdziła, że była to zadbana i systematyczna dziewczynka. Starannie prowadziła zeszyty, lubiła rysować. Często rysowała siebie za swoim tatą, Waldemarem. Wychowawczyni, widząc te rysunki, twierdziła, że musiał być on silną osobowością i dziewczynka musiała być do niego bardzo przywiązana. Rysowała także drzewa i szosy. Wiązało się to z jego pracą, gdyż był kierowcą tira i często podróżował za granicę, czasami zabierając Olę ze sobą. Przywoził jej też prezenty. Pani Dorota, mama Oli, dorabiała dorywczo jako szwaczka, choć głównie zajmowała się domem. Na początku czerwca Oli często nie było w szkole. Prawdopodobnie wiązało się to z decyzją o przeprowadzce do oddalonej o 10 km Osowy. Uzasadnienie miało być nabycie domu po okazyjnej cenie przez Bielewskich. Ola jednak nie chciała zmieniać szkoły, a rodzice, nie chcąc sprawiać jej przykrości, ustalili pewien harmonogram. Dorota miała codziennie rano odprowadzać swoją córkę na przystanek PKS. Ola czuła się dumna, że sama podróżuje autobusem. Z przystanku w Biadaszkach szła prosto do szkoły, a po skończonych zajęciach ustalone było, że miała przychodzić do zaprzyjaźnionej rodziny, dawniej mieszkającej po sąsiedzku z Bieleckimi, do Banachów. Tam miała czekać na powrotny autobus do domu. Plan z początku działał. Każdego dnia powszedniego Ola bezpiecznie wracała, a mama zawsze czekała na nią na przystanku. 14 czerwca 2002 roku lekcje Oli skończyły się o godzinie 12:30. Wpadła do domu państwa Banachów, powiesiła tornister na płotku, wzięła rower i pojechała bawić się z rówieśnikami. Wówczas w domu był tylko pan Banach i jego 24-letni syn. Pani Banachowa i ich córki przebywały w tym czasie na jagodach. Zbierały jagódki w lesie. Koło godziny 15 kolega Oli odprowadza ją pod płot państwa Banachów, na którym uprzednio zostawiła swój czerwony tornister z myszką Miki. Tam niestety widziano ją po raz ostatni. Ilość świadków była ograniczona z tego faktu, że akurat tego dnia trwał mecz mundialowy o honor Polska-USA, zatem wieś była opustoszała. W tym czasie pani Dorota jak zawsze czekała na córkę na przystanku. Po chwili serce jej zalał niepokój, gdy tym razem się na nim nie pojawiła. W moim odczuciu czekała dość długo, bo aż do godziny 19, zanim podjęła dalsze działania. Wraz z mężem pojechali do Biadaszek, od razu do swoich sąsiadów. Znaleźli jej pozostawiony tornister ze wszystkimi rzeczami, włączając w to pieniądze na bilet. Wszyscy zaczęli szukać Oli.
Zgłoszono zaginięcie na policję. Około 500 osób wraz ze strażakami i psami tropiącymi przeszukiwało pobliskie lasy i pola. Założono najpierw, że dziewczynka poszła do lasu po jagody i zgubiła się. Szukano jej z założeniem, że jest żywa. Natomiast tydzień przed zaginięciem, w weekend, Ola wybrała się do sklepu. Wróciła cała roztrzęsiona, mówiła, że jakiś mężczyzna w samochodzie zatrzymał się koło niej i chciał zwabić ją do środka cukierkiem. Uciekła jak najszybciej. Mówiła, że był gruby i brakowało mu z przodu jednego zęba. Tak zeznała pani Dorota policji. Nie znaleźli oni jednak nikogo takiego. Z kilku zeznań wynikało, że pan Waldemar nie bardzo angażował się w poszukiwania córki, ale nie sądzę, aby była to prawda, chociaż jeżeli tak, to może jedynie z przekonania albo niedawania wiary, że coś mogło jej się stać. Ale między samym małżeństwem nie było najlepiej. Ponoć w domu bywała awantury i padła również groźba w stronę pani Doroty, że ojciec zabierze jej dzieci. Może to stąd na policję dotarły plotki, jakoby to on był winien zaginięcia dziewczynki. Miał on rzekomo uciec do kochanki w Wielkiej Brytanii. Posiadał on jednak bardzo mocne alibi. W czasie zaginięcia Oli pracował w warsztacie u kolegi, co potwierdziło kilkadziesiąt osób. Oburzał się, mówiąc, że gdyby naprawdę chciał uciec z Olą, to by go tu nie było. Całkiem logiczne. Ale mógł też zlecić porwanie komuś innemu. Dodał też, że zabrałby wtedy również syna. A badanie wariografem, któremu został poddany, nie wykazało żadnych nieścisłości z jego zeznaniami. Został więc wypuszczony, ale niestety odbiło się to na jego karierze. Nikt nie chciał go już zatrudniać w tej branży. Pani Dorota natomiast zamieszkała u Banachów pierwsze dwa tygodnie od zaginięcia Oli. Spała w jednym pokoju z Robertem, synem Banachów, ale na dwóch różnych wersalkach. To jednak tylko wzmocniło nastroje i plotki we wsi. Podejrzewano ich o romans. Śledztwo trwa już rok. W tym czasie pani Dorota łapie się każdej brzytwy i lata po wielu jasnowidzach i wróżbitach. A mówili oni dosłownie wszystko, a że Ola żyje, a że nie, a że przetrzymywana albo porwana, a że wykorzystywana. Podawali nawet konkretne adresy. Radiesteta chodził z nią po lesie, wskazując miejsce ukrycia zwłok. Nic jednak nie znaleziono. W sprawę włączyła się agencja Rutkowskiego, która zaczęła przyglądać się Robertowi Banachowi. Od samego początku brał on bardzo czynny udział w poszukiwaniach i w współpracy z policją. Pokazywał on funkcjonariuszom różne zakamarki w lesie. Opowiadał o nieznanym zielonym busie kręcącym się po okolicy. Wkrótce stwierdził, że widział, jak jego znajomy wciąga Olę do samochodu. Wskazał go z imienia i nazwiska. Wersję tą jednak szybko obalono, gdyż ten człowiek przebywał wtedy razem w tym samym warsztacie co ojciec dziewczynki. Robert stawał się niewiarygodny dla policji. Uznali, że skoro i tak ściągnęli wariograf z Łodzi, to zbadają i jego. Zadawano mu pytanie takie jak: czy widziałeś zwłoki Oli? Czy zwłoki Oli są w lesie? Czy znajdują się na polu lub łące? Maszyna wariowała, a przy pytaniach kontrolnych ani drgnęła. Uznano to za mocne poszlaki. Dla pewności badanie powtórzono. Jego wyniki jeszcze bardziej pogrążyły Roberta, więc został zatrzymany. Zeznał, że doszło do wypadku, w którym nieumyślnie pozbawił Oli życia. W wizji lokalnej opowiadał, że w stodole, stojąc na wozie, przerzucał 50-kilogramowe worki z paszą i jeden z nich upuścił wprost na nią. Miała zginąć od razu na miejscu. Brzmi to dla was wiarygodnie? Dla pana Waldemara nie bardzo. Powiedział, że worka nie podnosi się na wysokość klatki piersiowej, a w taki sposób przedstawiał Robert podczas wizji lokalnej. Nawet nie opowiadał, że próbował jej pomóc czy coś. Dokończył palić papierosa i zabrał się za ukrywanie zwłok. Ułożył jej ciało w taczce, zakrył sianem i wywiózł na pole za stodołą. Tam ukrył ją w zbożu. I leżały tam 6 dni od piątkowego zniknięcia Oli. W czwartek postanowił na dobre pozbyć się ciała. Obawiał się, że z powodu zbliżających się żniw ktoś je odkryje. Rankiem zabrał ze stodoły jutowy worek po paszy i zabrał się do wkładania jej rozkładającego się ciała do niego. Twierdził, że wówczas zmiotował. Powodem miał być zapach i wygląd zwłok.
biegli stwierdzili, że to niemożliwe, by zmyślił, bo opisywał to wszystko ze szczegółami medyka sądowego. Ja może oszczędzę tego opisu, ale faktycznie jest on dość dokładny. Kiedy w końcu uporał się z upchnięciem zwłok do worka, w momencie, gdy je podniósł, poczuł, jak ciało złamało się na pół. Położył je na taczce, ponownie przykrył, ale tym razem narwaną trawą i z powrotem zawiózł na podwórko. Z początku próbował spalić ciało na taczce, ale szybko zrezygnował z tego pomysłu i ugasił płomienie. Przestraszył się, że ktoś może zobaczyć dym. Następnego dnia wpadł na błyskotliwy pomysł, że ugotuje ją w parniku. Parnik jest to takie urządzenie rolnicze, przypominające wielki, wysoki garnek, służący do gotowania ziemniaków dla świń. Dokładał do niego stare buty i materiały z gumy, żeby, jak sam mówi, zneutralizowały zapach palonych kości. Ciało gotowało się do południa. Później tego dnia jego matka obsługiwała parnik i twierdziła, że nie widziała nic podejrzanego. Zaś sam Robert był przekonany, że zwłok nigdy nie znajdą. Zdawał się być wręcz niesamowicie pewny siebie, był zuchwały. Występował o wydanie aktu zgonu dziewczynki, doskonale wiedząc, że nie mogą tego zrobić. Widać było na jego twarzy, jak bardzo powstrzymuje się od uśmiechu. Bawiło go to, że woził za nos wszystkich, i policję, i sąd, i lokalne społeczeństwo, które z początku jawnie mówiło, że czeka go lincz. Że jeżeli Waldemar go nie dojedzie, to oni to zrobią. To się jednak potem zmieniło, ale do tego jeszcze wrócę później. Nie wiem, ile było wizji lokalnych, ale podczas jednej z nich Robert powiedział, że kiedy wyciągał ją z worka, od ciała oderwały się włosy. Swoją drogą świetne posunięcie w świetle tego, że później utrzymywał, że jest całkowicie niewinny. I wskazał miejsce, w którym się znajdują. Gdzieś na polu, pod cienką warstwą ziemi, odnaleziono te włosy. Kitka zawiązana gumką do włosów, bądź kokardą, zależy od źródła, z kawałkiem skóry. Przypadek? Pani Dorota rozpoznała tą gumkę, osobiście zrobiła ją dla córki. Pomyślano wtedy, że w końcu jest twardy dowód. Niestety pudło. Biegły stwierdził, że niemożliwym jest, by wyciągnąć z głowy taką ilość włosów. Musiałyby być poddane obróbce termicznej. Zgodził się, że gotowanie w parniku mogło taki proces wywołać. Ale właśnie dzięki tej obróbce badania DNA okazały się niepewne. Nie dały 100% pewności, że są to włosy Oli. Dały tylko tyle, że z pewnością należą do osoby płci żeńskiej. Na wsi jednak zawrzało. Panuje wszechobecne przekonanie, że świnia zje wszystko oprócz włosów. Zatem niesamowicie podejrzanym staje się fakt, że Banachowie zaraz po zaginięciu Oli sprzedali całą trzodę i na świniobicie kupili nową. To nie jest logiczne działanie ludzi niewinnych. Robert zmieniał wersję wydarzeń kilkukrotnie. Przygniecenie workiem z paszą szybko zamienił na inny wypadek. Miał ją uderzyć w brzuch trzonkiem od wideł podczas przerzucania siana. Miała upaść i uderzyć głową o coś metalowego. Dalej już było to samo. Dopalenie papierosa, taczka, parnik. Tę wersję również szybko odwołał i nagle przyznał się do zabójstwa. Było to dziwne posunięcie, bo sam mówił, że na czysto go nie wypuszczą, a lepiej odpowiadać za wypadek niż za morderstwo z premedytacją. Gdzieś też w toku postępowania próbował robić z siebie wariata. Opowiadał, że ma zdolności pozwalające mu na rozmowy z duchami, Jezusem i Matką Boską. Banachowa nie wierzyła w wersję zabójstwa, twierdziła, że jej syn nawet przy zabijaniu kury nie chciał asystować. Robert miał udusić ją poprzez zatkanie dłonią jej ust i nosa. Po maksymalnie 2 minutach przestała oddychać. Mówił, że udusił ją, ponieważ doszło między nimi do czegoś bardzo złego. To są jego słowa. Ale zaprzeczył, żeby były to czyny seksualne. Twierdził, że nigdy jej w ten sposób nie dotknął. Biegli sądowi orzekli, że Robert jest introwertykiem. Sam opisywał siebie, że siedzi jak w skorupie. Natomiast był zahamowany w sferze seksualnej. On czuł lęk przed nawiązaniem kontaktu erotycznego. Jednocześnie jego orientacja była prawidłowa, więc jeżeli doszło do gwałtu czy jakichkolwiek lubieżnych interakcji, miało to mieć charakter pedofilii zastępczej. Pan Waldemar był przekonany, że on zgwałcił i zabił Olę. Mówił, że nigdy kobiety nie miał i że 1000 złotych przegadał na seks telefonie. Ciekawe, skąd mógł to wiedzieć.
Ale co jednak było tym czymś bardzo złym, nigdy się nie dowiedzieliśmy. Podejrzewa się, że Ola wiedziała coś o romansie jej matki i Roberta. Może chciała go tym nastraszyć, że powie o tym ojcu, a ten w efekcie ją zabił. Ale to są tylko teorie i plotki. Niedługo jednak ponownie zmienił zeznania, wracając do wersji z widłami, a na procesie ostatecznie stwierdził, że jest niewinny. Uważał, że padł ofiarą spisku, że szukano kozła ofiarnego, że dosypywano mu leków psychotropowych, torturowano go, aż w końcu zgodził się podpisać protokół in blanco. Nie miał on wykształcenia medycznego, więc niemożliwym jest, by tak dokładny opis rozkładania zwłok mógł sobie wyobrazić. Tłumaczył się, że wie, jak rozkłada się ciało, bo pracował przy pomnikach i widział rozpadające się trumny oraz obserwował rozkład zdechłych zwierząt z gospodarstwa. Na procesie również brała udział pani Dorota, ale zanim powiem o tym, warto powiedzieć, że w 2010 roku wydano film pod tytułem Przyszedł człowiek i wziął, który jest kopalnią wiedzy źródłowej dla dzisiejszego odcinka i z całego serca polecam go obejrzeć. Film był kręcony od samego początku zaginięcia Oli i przeszedł wraz ze wszystkimi bohaterami i antybohaterami do końca. Widzimy tam całą rodzinę, możemy sami dojść do pewnych wniosków, popatrzeć na mowy ciała i ich reakcje. Stąd moja ocena, że Robert był zuchwały, ale fajnie by było, jakbyście sami to ocenili. Podczas filmu obserwujemy panią Dorotę, która cały czas nie dowierzała, że to Robert jest odpowiedzialny za zaginięcie jej córki. Mogło to wynikać z tego, że po prostu nie chciała wierzyć w zabójstwo, ale mogło też być tak, że nie mogła lub nie chciała wyznać jakichś szczegółów. Być może się kogoś obawiała. Tego nie wiemy, ale jej postawa, jeśli chodzi o Roberta, nie wydaje się do końca szczera i to zauważa sędzia, mówiąc wprost, że coś jest ukrywane. Więc to, broń Boże, nie są moje dywagacje. Tak stwierdza sędzia. Zapytana została na procesie, dlaczego po zaginięciu córki wprowadziła się do Banachów i dlaczego podejrzenia skierowała na męża oraz dlaczego nie rozmawiała o tym wszystkim z Robertem. Odpowiedziała tylko, że męża pomówiła pod wpływem państwa Banachów, że to oni jej powiedzieli, że Waltek może mieć coś z tym wspólnego. O Robercie zaś mówiła, że jak ktoś pojawiał się w domu, to rodzice wyganiali go do pracy na polu czy gdzieś indziej, jakby nie chcieli, by był przepytywany. Wiadomo też, że przez te 2 tygodnie od zaginięcia, podczas których mieszkała u nich, dzieliła się z nimi szczegółami w dochodzeniu. Ufała im. Zapytana także, czy nie podejrzewała Roberta, odpowiedziała, że przechodziło jej to przez myśl momentami, kiedy Oli nie dało się nigdzie znaleźć. W końcu padł pierwszy wyrok. 7 lat więzienia. 5 za nieumyślne spowodowanie śmierci poprzez zrzucenie ciężkiego worka oraz 2 za zbezczeszczenie zwłok. Sąd apelacyjny wkrótce uchylił wyrok i po 2 latach mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, biorąc za prawdziwą wersję o uduszeniu. Obrona jednak nie poddawała się i sprawa ponownie trafiła na wokandę, wyrokując z powrotem 7 lat więzienia, ale tym razem dając wiarę wersji z widłami. 6 lat wyroku przesiedział w areszcie, po roku był już wolnym człowiekiem. Zapytany przez reżysera filmu, jak będzie żyć, gdy opuści więzienie, wzruszył ramionami i odpowiedział normalnie. Mimo zapewnień lokalnej wsi, że zlinczują Roberta, on spokojnie wrócił na wieś. Usilnie twierdził, że jest niewinny, a wyniki wariografu zostały podmienione. Wysyłał pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie instytucje odmówiły mu jednak pomocy prawnej. No jak widzimy, no, sprawa jest dość kontrowersyjna, ale nie zapominajmy o tym, że to jest tragedia, straszna. Najbardziej naprawdę szkoda mi pani Doroty, bo po tym wszystkim, kiedy Robert wrócił na wieś, ona postanowiła się z nim skonfrontować. Miała w sobie jeszcze na tyle siły, żeby pójść do niego i zapytać wprost, czy ma dalej szukać Oli. On odpowiedział, na twoim miejscu bym szukał. Nie poddawała się. Na własną rękę wykonała progresję wiekową córki. Ola cały czas widnieje w rejestrze osób zaginionych, a psychologowie twierdzą, że przeżywa ona niekończącą się żałobę. To jest straszne, naprawdę, jak o tym pomyślimy. Rodzice nie zdecydowali się na postawienie jej symbolicznego nagrobka, a sami ostatecznie się rozwiedli.
Nie mam pojęcia, kiedy to nastąpiło, ale Janina Banochowa wraz z Robertem wywieźli umierającego już Banacha do jednej z ich córek do Niemiec. Panowała plotka, że Banach orzekł, że na łożu śmierci opowie, jak było, i prawdopodobnie wywieźli go tam w obawie, że faktycznie to zrobi, a wkrótce cała rodzina przeprowadziła się do Niemiec. Główną teorią wydaje się być to, że Robert faktycznie zamordował Olę. Trudno tu jednak uchylić się do konkretnej wersji. Tak idealny sposób pozbycia się zwłok wydaje się wskazywać, że było to planowane morderstwo. Dochodzi wykorzystanie okazji, że cała wieś oglądała wtedy mecz. Z drugiej strony przekonanie, że świnia zje wszystko, mógł mu dopisać po prostu swego rodzaju fart, a śmierć dziecka faktycznie była wypadkiem bądź zbrodnią w afekcie. Ale gdyby była wypadkiem, to czemu tak usilnie próbował pozbyć się zwłok? Chyba każdy normalny człowiek spróbowałby ją reanimować, zadzwonić po pomoc, a on dogasił peta i wsadził ją na taczkę. Swoją drogą jestem ciekawa, czy policja dokładnie zbadała tą taczkę i te wszystkie miejsca, co on pokazywał, tak? Skoro uderzył ją widłami to i upadła na coś metalowego, czy naprawdę były przeprowadzone wszystkie czynności, jakie powinny zostać przeprowadzone. Nigdzie nie mam o tym żadnej informacji. No a przecież gdyby taka krew faktycznie jakby uderzyła głową o coś i miałaby sobie rozbić głowę, no to ta krew musiałaby gdzieś być, a o tym totalnie nic nie wiemy. Dodam jeszcze, że co do teorii, Janina Banach zeznała w sądzie, że o godzinie 15:30, kiedy z córkami wróciły z jagód, Robert zaparzył im kawę i siedzieli wszyscy razem w altance do późnego popołudnia, a wkrótce położyli się spać. Teoria zakłada, że tak naprawdę gdy wróciła, Robert poinformował ją, co się stało. Podejrzenia skierowali na Waldka, wykorzystując przy tym Dorotę. Żadna inna wersja nie wydaje się logiczna, ale nie ma dowodów. Nie można na nikim stawić krzyżyka, mimo treściwych poszlak. Sprawa tak naprawdę może już nigdy się nie rozwiązać, dopóki ktoś nie sypnie. Niestety. Ja na twoim miejscu bym szukał. I matka dalej szuka. Chciałabym serdecznie pozdrowić mojego kolegę Rafała, który bardzo pomógł mi przy tym odcinku. I na pewno będzie chętny pomagać mi w następnych. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję za wszystkie uwagi. Starałam się teraz mówić trochę wolniej. Nie wiem, czy mi się to udało, bo kiedy już zaczynam tak opowiadać, to tak już wkręcam się i już nie panuję nad swoim tempem. Wydaje mi się, że na początku mi się to udało. Jestem pewna, że teraz będzie głośniej. Jestem też pewna, że dużo mniej było mojego No i mam nadzieję, że zauważycie jakiś progres w moim gadaniu. No i cóż, życzę wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. Uważajcie na siebie i na swoich bliskich. Cześć.